bardzo proste pytania. Czy ja, jeżeli bym prowadził zajęcia z masturbacji dla dzieci w przedszkolu, poszedłbym siedzieć do więzienia? Oczywiście. I bardzo dobrze, bo by mi się należało. Czy jeżeli bym zapowiadał, że takie zajęcia będę prowadził, albo nawet, gdyby była jakakolwiek możliwość, że będę coś takiego prowadził, albo nawet będę miał takie głupie pomysły, zjawiłaby się u mnie policja? Oczywiście. I bardzo dobrze. Dochodzą do nas wieści, że oto władze Warszawy szykują zajęcia dla niewinnych dzieci w przedszkolu, dla dzieci ze szkoły podstawowej, prowadzone przez specjalistów od masturbacji. Przecież to jest pedofilia. Zadaję proste pytania. Gdzie jest policja? Gdzie są prokuratorzy? Pozdrawiam. Ksiądz Grzegorz Wójcik.